statuetki dla najlepszych sędziów. Ring wolny był dla nas. W czerwonym kasku, w czerwonych rękawicach Mateusz Figiel, w niebieskich rękawicach i w niebieskim kasku reprezentant Junior Box Poznań Duszek Tomasz. Obydwaj doskonałe warunki fizyczne. No niemniej jednak tutaj reprezentant klubu Junior Box Poznań to już zawodnik naprawdę doświadczony pomimo młodego wieku. Wielokrotnie startował w międzynarodowych turniejach. I teraz jakiś czas po prostu no troszeczkę chyba obniżył loty i Wiesław Rutkowski również nie powołał go do kadry przygotowującej się do mistrzostw Europy, mistrzostw świata, przepraszam. Brawo. Pierwszy. No, troszeczkę Mateusz Figiel się spóźnia z kontrami, ale teraz bardzo ładnie trafił lewym prostym Duszaka. No Duszek zaczyna tutaj już po prostu ustawiać sobie swoją walkę dokładnym prawym prostym. Podnieś to prawo, uzyskuje dosyć wyraźną przewagę nad Figlem. I koniec pierwszego starcia. Przed nami starcie drugie. Dosyć spokojnego pojedynku, pomimo że to jest najcięższa kategoria wagowa. Niemniej jednak tutaj obydwaj zawodnicy preferują raczej boks techniczny. Nie ma tutaj jakichś, prawda, mocnych uderzeń. Obydwaj raczej stawiają na technikę i tutaj, no ale i powiedzmy nie mają może też takich naprawdę mocnych ciosów. Bardzo ładne odchylenie Duszaka i piękne ponowienie skutecznej akcji. No Figiel tutaj troszeczkę bez wiary chce wygrać ten pojedynek, no jak każdy sportowiec, ale na Duszaka to jest zdecydowanie za mało. Zdecydowanie. Piękna prawa kontra Duszaka. I jeszcze jedna, ale Figiel już zdążył się zasłonić. Ciosem.
lepiej. Jak jest to lepiej. No bardzo ładne tutaj teraz obejście było Duszaka takie na lewą stronę i z bardzo bliska prawym bezpośrednim trafił do swojego przeciwnika. Jeszcze raz podobna akcja właśnie. No tutaj teraz Figiel bardziej zdecydowanie podszedł do swoich ataków i od razu Duszak, powiedzmy, no, znalazł się w kłopotach. No ale trochę barwniejsza nam się ta walka zrobiła. No z racji tej, że tak jak mówiłem, są to mężczyźni, którzy już ważą więcej jak 91 kg. I ostatnie starcie Grand Prix Pucharu Polski, Piła 2001, a w ringu. Bardzo ładny prawy prosty Duszaka. No i teraz. Teraz. Atakuj puszczaj. Boksuj. Stop. Mateusz pokiwcą. Ale nie czekaj. Piękna akcja teraz naprawdę Duszaka i kolejny prawy, z tym, że Figiel już troszeczkę przyblokował ten cios. Ale to odchylenie było naprawdę kapitalne. Ile wyprawy, bardzo mocne ciosy Duszaka dosięgnęły Figla. I jeszcze jeden bezpośredni prawy Duszaka. No ale Duszak się gubił i nawet jeżeli ten jego przeciwnik nie dokładnie wyprowadza te ciosy, niemniej jednak jest. Teusz, końcówka. Chwileczkę przerwy tam. Jakieś problemy z kaskiem, ale myślę, że wszystko jest ok. Minuta została. No, rozkręcił się trochę Figiel w tej końcówce i tutaj Duszak naprawdę musi bardzo uważać, trochę przytrzymuje. Ale teraz bardzo ładny prawy. No troszkę nisko głowa Duszaka tutaj. Mogła spowodować kontuzję Figla. Jeszcze ostatnie sekundy tego pojedynku. No teraz Figiel naprawdę już tak jakby chciał zmieść z ringu Duszak. Oj, teraz na koniec jeszcze taki atak głową w wykonaniu Duszaka. A przed nami ostatni werdykt w tym
turnieju. Turnieju na pewno bardzo udanym i pod względem ilości startujących zawodników i klubów, jak również poziom sportowy również był zadowalający, gdzie się tego typu forma rozwijać rozgrywek. I oczywiście jednogłośne zwycięstwo Tomasza Duszaka.